Dzień dobry moi kochani, zapraszam was na kolejnego vloga. Jak widzicie, już jestem gotowa, włoski dzisiaj nakręciłam. Powiem wam, że ostatnio lubię nawet siebie w takich włosach. Tym bardziej jak mam teraz dużo tych pasemek, to moim zdaniem fajnie to wygląda. Wysprzątałam mieszkanie, zaraz też jak wrócę do domku, to będę brała się za gotowanie obiadu, bo planuję dzisiaj zrobić kotlety mielone, do tego ziemniaki i jeszcze planuję zrobić racuchy. Jak zrobię, to wam pokażę, jak wyglądają i dam wam oczywiście przepis. A przy okazji pokażę wam, co się dzisiaj ubrałam, bo ostatnio lubię dla was nagrywać moje stylizacje. Mam na sobie takie ciemne spodnie, butów jeszcze oczywiście nie mam, jestem cały czas w kapciach. Do tego założyłam sobie taką czarną bluzeczkę, ona jest z H&M-u i też pomyślałam, że pokażę wam mój nowy zakup. Kupiłam sobie kurtkę ostatnim razem, jak dla was nagrywałam mierzymy ze sklepu Sinsay. Jak jeszcze nie widzieliście tego filmu, to oczywiście was odsyłam, bo przy okazji vloga to pokazałam wam jeszcze kilka kurteczek właśnie w sklepie Sinsay, takich na wiosnę. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo fajny wybór, jeśli chodzi o kurtki i nie są drogie. Do stówki naprawdę można kupić super kurtkę. Ja wynalazłam sobie taką, już oczywiście ją nosiłam. I ta jest fajna i powiem wam, że jak ją widziałam na stronie, to tak średnio mi się podobała, ale jak już ją założyłam na siebie, to bardzo mi się podoba. O, i tak ona wygląda, jest taka krótsza. Tutaj ma na dole ściągacz, już wam pokażę, jak wygląda zapięta. Tutaj też ma guziczki. Kurteczka jest naprawdę super. I też ma kieszonki, ma kaptur. Fajna. Naprawdę dziewczyny polecam. Nie pamiętam, ile za nią zapłaciłam, ale na pewno do stówki. Ja już nie ściągam tej kurtki, bo zaraz wychodzę z domku, założę buty, do tego czarna torebka. I zmykam, kilka spraw załatwić, jeszcze muszę podejść do sklepu, a później jak już wrócę do domku, to biorę się za gotowanie. Mieszkanie już jest wysprzątane, więc tego nie muszę robić i zrobię, tak jak powiedziałam, te racuchy na obiad, bo już dawno nie jedliśmy, a myślę, że Pawcio będzie zadowolony z racuchów i też będziemy musieli podjechać dzisiaj do galerii, bo chciałabym, żeby on w końcu kupił sobie koszulę do garnituru, więc mam nadzieję, że coś nam się uda znaleźć. Powiem wam, że jest duży wybór, jeśli chodzi o koszulę, ale niektóre są z takiego materiału niezbyt przyjemnego, a mi zależy na tym, żeby on miał lepszej jakości troszeczkę tą koszulę, tym bardziej, że jednak w niej będzie sporo godzin. Ja już tak naprawdę mam prawie wszystko. Może wam zaraz też pokażę, na jakie buty się zdecydowałam. Ja wybrałam sandałki, ale jak one dokładnie wyglądają, to już wam pokażę, jak wrócę do domku, bo teraz się spieszę, więc widzimy się za chwilkę. Kochani, właśnie zrobiłam przepyszne racuchy z jabłuszkami, więc zostawię wam przepis, bo jest bardzo prosty, a racuchy są naprawdę przepyszne. Zrobiłam też obiad, dzisiaj będą mielone ziemniakami. A na drugie danie właśnie będzie coś na słodko. Wam pokazuję dziewczyny buty, które kupiłam do sukni ślubnej. Ja wam powiem, że naprawdę bardzo długo zastanawiałam się nad butami. Zdecydowałam się na takie, które nie będą tylko na jeden raz, ale też będę mogła w nich chodzić na przykład latem do sukienki, do jakiejś eleganckiej sukienki. Więc ja postawiłam na takie sandały, które będą pasowały też, żeby je założyć później. Więc moje sandałki wyglądają tak. Tak wygląda przód. One tutaj tak nawet delikatnie połyskują. Tutaj dokładnie mam 6,5 cm, jeśli chodzi o obcas. Są zapinane na taki paseczek. I też zależało mi na tym, żeby tutaj nie było tyłu zabudowanego, dlatego że bałam się, że takie buty mnie zaraz będą obcierać. Nie mają też za wysokiego podbicia, czego ja nie lubię, bo po prostu noga mi się strasznie męczy. I te sandałki są naprawdę wygodne, bo również uczę się w nich tańczyć w domu. Ja na pewno będę miała buty na zmianę, więc tutaj nie będzie problemu. Jak po prostu noga mi się zmęczy, to jak już fotograf pojedzie, jak już skończy nam robić zdjęcia i tak dalej, to po prostu wymienię sobie na Adidas jakieś trampki. Zobaczę, jeszcze muszę poszukać dla siebie jakichś butów na zmianę, bo chciałabym po prostu mieć coś wygodnego i się dobrze bawić. Ja się ostatnio tak śmiałam do Pawła, że tak naprawdę mamy tylko jeden dzień zabawy, bo u nas nie będzie poprawin, u nas będzie tylko jeden dzień zabawy, ale oczywiście będą tańce, będzie pyszne jedzonko i tak dalej, ale będzie to tylko jeden dzień, a jest tak naprawdę dużo spraw do ogarnięcia, zespół. Musieliśmy też znaleźć salę, a to też nie było takie proste, bo wszystko załatwiamy na odległość, ale na szczęście się wszystko udało załatwić.
Powiem wam, że jest naprawdę bardzo dużo spraw do ogarnięcia, jak organizuje się taką imprezę, tym bardziej taką ważną, i chce się, żeby było fajnie, żeby ludzie się dobrze bawili i tak dalej. I powiem wam, że jak jest tyle spraw do ogarnięcia, to tak się zastanawiam, czy wszystko już ogarnęliśmy, czy jeszcze jest coś do zrobienia. Więc fajnie mieć po prostu kogoś do pomocy, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby para nie została z tym wszystkim tak sama. Już nie mogę się tego dnia doczekać, a później wyjeżdżamy do Chorwacji, więc też fajnie. Do Chorwacji jedziemy na 8 dni. Jest to tyle, co chciałam wam powiedzieć. Ja teraz usiądę sobie do komputera i widzimy się później. Moi kochani, dzisiaj wam się pokazuję jeszcze nie gotowa. Nie mam makijażu zrobionego, bo tak pomyślałam, że pokażę wam po prostu, jakich kosmetyków ostatnio używam. A że już dawno dla was nie nagrywałam mojego makijażu, to tak pomyślałam, że to będzie fajny pomysł, żeby coś tam dla was właśnie nagrać do vloga. I tak, powiem wam dziewczyny, że ja od rana usiadłam do komputera, żeby troszkę zmontować vloga. Przed chwilką też umyłam włosy i użyłam nowej odżywki do włosów i ona po prostu, nie wiem, ja nie spukałam jej na pewno źle, bo długo pukałam, a włosy miałam takie, no niezbyt przyjemne w dotyku, dlatego je związałam. I najpierw nałożę sobie podkład. No, tutaj mam podkład SPF 30 z witaminą E. Niestety tutaj pompka się zepsuła, więc ja muszę ją odkręcać, co jest na duży minus. Ja mam tutaj numerek 02. Ten podkład nawet ma fajne krycie, zaraz zobaczycie. Chyba nowego za dużo wycisnęłam. Dajcie mi, dziewczyny, znać, jak tam u was. Powiem wam, że ja ostatnio mam jakieś takie gorsze dni. Nie wiem dlaczego. Wiecie, nie dzieje się nic takiego, ale po prostu jakieś takie dni mam nie za fajne i może to jest też związane z tym ślubem i z tym wszystkim, ale jakoś ostatnio chodzę zestresowana. I chciałabym zapanować nad tym stresem, ale niestety nie zawsze się da. Więc jak widzicie, u mnie też nie zawsze jest kolorowo, tak jak to wygląda na filmach. Bo wiadomo, że to jest tak naprawdę urywek mojego dnia. Dlatego ja uważam, że nie ma co oceniać ludzi po kilku minutach filmu. Dlatego, że każdy z nas pokazuje to, co chce. Tutaj mam korektor z Eveline. Wróciłam do niego po raz drugi. Naprawdę jest bardzo wydajny. Każdy z nas tak naprawdę ma problemy, tylko że po prostu no, nie nagrywa się o tym, tak? Nie mówi się za dużo o tych problemach, chociaż moim zdaniem właśnie powinno się czasem coś tam powiedzieć, żeby ludzie też nie myśleli, że te osoby, które nagrywają, to mają takie życie kolorowe, wycieczki i tak dalej, jakieś prezenty, paczki, bo później właśnie ktoś, kto tak ogląda taki film, myśli, że faktycznie tak jest na co dzień. Teraz będę używać z Glam Shop puder pod oczy. Ja, dziewczyny, na przykład lubię oglądać vlogi takie bardziej naturalne, pogadankowe, takie normalne życie. Tutaj kolejny produkt, którego będę używać, jest to też Glam Shop puder na całą twarz. On tutaj żadnego koloru nie ma, jest po prostu taki biały. I ja używam też tego mniejszego pędzelka. Tak, wiecie co, ja ostatnio nie lubię na całą twarz nakładać pudru, tylko tak delikatnie sobie przypudruję nos, tutaj tą strefę też, żeby się nie świecić, a nie lubię tak na całą twarz, bo jakoś lepiej się czuję, jak tego pudru nie mam na całej buzi. Ostatnio bardzo lubię kremowe produkty i lubię właśnie nakładać taki bronzer z Eveline. To jest taka nowość. Zobaczcie, ile już tego produktu zużyłam. Przepiękny ma kolor i ja nakładam ten bronzer bombeczką. O, tutaj nakładam troszeczkę tego bronzera. Naprawdę świetny jest ten bronzer, więc dziewczyny, polecam. I zobaczcie, jak ładnie wygląda naturalnie ten bronzer. Nałożyłam sobie też troszeczkę na czoło i tak myślę, że zostawię. Ja go za dużo nie nakładam, ale naprawdę jest świetny i bardzo wydajny. Róż z Annabelle. Tak on wygląda, też bardzo wydajny produkt. I powiem wam, że zauważyłam, że te sypkie właśnie produkty
czy nawet mokre do konturowania, są naprawdę wydajne. I dziewczyny, ja wam teraz pokazuję tak naprawdę kosmetyki, których używam przez ostatni czas, naprawdę. Teraz nałożę sobie rozświetlacz Glow Mama. Ja ten rozświetlacz lubię też nakładać gąbeczką, bo też mamy fajny efekt, ale akurat dzisiaj zrobię sobie pędzlem i naprawdę, dziewczyny, polecam. Ten rozświetlacz jest przepiękny. Ostatnio to jest jeden z moich ulubionych rozświetlaczy. Teraz, jeśli chodzi o brwi, to z brwiami ostatnio, dziewczyny, za dużo nie robię, bo ja ostatnio zrobiłam sobie laminację brwi henne, więc one fajnie się układają. O, zobaczcie. Ja zamówiłam sobie ten produkt do laminacji, żeby przetestować przed ślubem, bo chciałabym sobie właśnie zrobić laminację brwi sama. Nie będę szła do kosmetyczki na laminację. Miałam co prawda iść do kosmetyczki na laminację. Miałam sobie zrobić też henną kosmetyczki, ale stwierdziłam, że ja też to potrafię robić. A pójdę do kosmetyczki jedynie na rzęsy. Teraz będę używać z Essence takiej kredeczki brązowej. I ja tak delikatnie sobie nakładam od dołu tylko kredeczkę. Nie nakładam, tutaj nie podkreślam góry. O, i jeszcze końcówkę. I jeszcze raz sobie je wyczeszę. I to tyle, dziewczyny, jeśli chodzi o moje brwi. Naprawdę ja przy brwiach za dużo nie robię. I moim zdaniem one wyglądają dobrze. Kredka z Max Factor. Numerek 010 i ja sobie nakładam kredeczkę na linię wodną i delikatnie podkreślę sobie rzęsy. Mam tutaj maskarę z Miss Porty, bardzo fajna, taka maskara wydłużająca rzęsy i naprawdę super podkreśla. I ja tak delikatnie sobie podmaluję dolne rząski. Na sam koniec jeszcze podkreślę usta i mam tutaj bardzo fajny duet, zaraz wam powiem, jaki dokładnie, ale muszę sobie łyknąć kawki. I mam tutaj Max Factor numerek 070 i Max Factor numerek 105. Jest to taki błyszczyk z kolorem. I zobaczcie, dziewczyny, najpierw sobie podkreślę usta tym kolorkiem. I oczywiście to nie jest tak, że ja codziennie nakładam te same produkty na usta, ale ostatnio bardzo lubię na przykład te błyszczyki z Max Factora i mam na razie dwa kolorki, na pewno zakupię sobie jeszcze inne. Widzicie, jak pięknie usta są podkreślone? Oczywiście jak nałożę się sam ten błyszczyk, to też efekt jest super, bo są tak delikatnie podkreślone. O, ten błyszczyk daje kolor. Ale jak nałożę sobie czasem też właśnie na ten numerek 070, to też mi się podoba. Chociaż ostatnio częściej używam błyszczyków. Okej, makijaż skończony. Ja idę teraz zrobić sobie śniadanko i odezwę się do was później.